Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tak sobie pomyślałem, kochani, że w tym dzisiejszym czasie Ewangelia rozpoczynająca się od słów „nie bój się, mała trzutko” nabiera szczególnej wartości. Dzisiaj, kiedy w naszych kościołach na mszy świętej może przebywać co najwyżej 5 osób, a w autobusach co najwyżej 25, to słowo „mała trzutko” zaczyna mieć jakby inne znaczenie. Ale to trochę w ramach dygresji na początek. W tej ostatniej konferencji mamy sobie powiedzieć o niebie. No i cała trudność z mówieniem o niebie właściwie bierze się z tego, co napisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Więc jeżeli ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, to czy w ogóle jest jakiś sens, żeby o tym mówić? Tak naprawdę we wszystkich naszych wyobrażeniach o niebie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na czerpanie doświadczenia z ziemi. To jest trochę tak jak z naszymi snami. Mogą nam się śnić różne rzeczy, czasami głupie, czasami nielogiczne, ale zawsze będą się składały tylko i wyłącznie z elementów, które już znamy. Bo tylko te ma do dyspozycji nasza podświadomość i nasza wyobraźnia. I dzisiaj, kiedy próbujemy sobie zbudować obraz nieba, to z konieczności musimy się odwoływać do tych elementów, które już znamy, które znamy z ziemskiego doświadczenia. I w związku z tym, jakbyśmy się bardzo nie starali, nie napinali, to niebo możemy sobie wymyślić, wyobrazić co najwyżej jako taką ziemię 2.0 albo ziemię w ulepszonej wersji, udoskonalonej. Wszystkie religie, księgi tak sobie z tym próbowały poradzić. W religii judaistycznej najczęściej ten stan ostatecznego szczęścia, ostatecznego zbawienia wyobrażano sobie jako ucztę. Tak jest na przykład w proroctwie Izajasza, że to będzie uczta z najwyborniejszego mięsa i z najprzedniejszych win. W wersji muzułmańskiej do tego dochodzą jeszcze piękne kobiety w raju. A więc do wyobrażenia nieba służyły człowiekowi wszystkie te elementy, które na ziemi były dla niego źródłem szczęścia, były dla niego źródłem przyjemności. Jedzenie, picie, seks, to co zaspokaja nasze potrzeby w niebie, no może jeszcze na lepszym poziomie, może jeszcze trochę lepiej podane, lepiej upakowane.
I w zasadzie tutaj następuje kres naszej wyobraźni. Nic więcej wyobrazić sobie nie potrafimy, ponieważ nie mamy takiego doświadczenia, do którego moglibyśmy się odwołać. Dlatego czasem trochę na wesoło sobie to niebo wyobrażamy. Przypomina mi się taka anegdotka o dwojgu staruszków, którzy bardzo pięknie i bogobojnie sobie żyli na ziemi i w krótkim czasie niedaleko jedno od drugiego zmarli, a ponieważ ich życie było takie piękne, to Pan Bóg ich od razu wziął do nieba. I w tym niebie no, było naprawdę fantastycznie. Dostali wspaniały domek z ogródkiem, który sam się uprawiał. Mogli wszystko jeść i nic im nie szkodziło. Nie chorowali na żadne choroby. Chodzili na długie spacery, a nie bolały ich nogi. Wszyscy ludzie byli mili, przyjemni, uprzejmi. No i tak w ogóle to niebo było takie niesamowite. Kiedyś sobie właśnie idą na taki długi spacer i nagle ni stąd, ni zowąd dziadek odwija rękę, łup, babcię przez plecy. Babcia mówi, ale co ty, co się stało? Dziadek mówi, wiesz, bo jak sobie tak pomyślę, że jakby nie to twoje całe zdrowe żywienie, te wszystkie kiełki, te wszystkie suplementy diety, ten zdrowy tryb życia, te długie spacery, to myśmy tu już 10 lat temu mogli być. No właśnie, ale to też gdzieś na takim myśleniu kończą się nasze wyobrażenia o niebie. Resztę to tylko jakieś nasze domysły. I dlatego sięgając do Pisma Świętego musimy się posługiwać obrazami. I dzisiaj wybrałem taki obraz z przypowieści, dobrze znanej. Czasami ten fragment jest nawet czytany w czasie liturgii pogrzebowych. Przypowieść o sługach oczekujących na powrót swojego Pana z uczty weselnej. Uczty weselne to nie tak jak dzisiaj parę godzin w Izraelu, tylko podobno według niektórych rękopisów u biednych wesele trwało tydzień, a u bogatych 2 tygodnie. Jak do tego jeszcze doliczyć podróż pieszo albo na osiołku do sąsiedniej miejscowości, to ten powrót Pana z uczty weselnej wcale nie musiał być taki szybki. I dlatego Pan, zanim się wybrał na takie wesele, jeszcze może jakichś sąsiadów po drodze odwiedził, rodzinę, znajomych, to powyznaczał służbie różne obowiązki. I teraz Pan Jezus mówi, szczęśliwi ci słudzy, których Pan w momencie, gdy wróci, zastanie przy spełnianiu ich obowiązków. I co wtedy Pan zrobi? Posadzi ich do stołu, wyprawi dla nich wielką ucztę, przepasze się i będzie im usługiwał. Z jednej strony mamy dobrze znany obraz uczty, tak jak sobie rzeczywiście wyobrażano niebo, choćby w Starym Testamencie. Ale z drugiej strony w tej przypowieści jest coś więcej. Co dla sług, których Pan zastał czuwających, było tak naprawdę największą radością? Czy to, że sobie mogli dobrze pojeść na tej uczcie? Pewnie nie, bo kiedy Pana nie było, to mieli nieograniczony dostęp do spichlerzy. Też mogli sobie nieźle jadać i wcale ta uczta nie byłaby dla nich aż takim zaskoczeniem. Co więc było dla nich takie radosne? Coś, co na Bliskim Wschodzie byłoby kompletnie nie do pomyślenia. Pan, który się przepasuje i zaczyna usługiwać swoim sługom, jakby się zamienił z nimi rolami. Dla nich nie było najważniejsze jedzenie. Dla nich nie było najważniejsze dobre wino. Dla nich była najważniejsza ta relacja, że oto ich Pan tak ich docenił, tak ich kocha, tak ich szanuje, że postanowił stać się ich sługą po to, żeby im przynieść radość, żeby pokazać swoją wdzięczność. Ta przypowieść pokazuje nam, że istotą radości zbawionych w niebie nie jest dobre jedzenie, nie jest dobre picie, ale przede wszystkim są piękne relacje. Ta pierwsza i najważniejsza, czyli relacja z Bogiem i te relacje, które są pomiędzy zbawionymi, pomiędzy tymi, którzy stanowią już Kościół ostatecznych zwycięzców. Myślę, że lepsze wyobrażenie nieba
mają ci, którzy przynajmniej raz w życiu byli porządnie zakochani. Także nie mogli spać, nie mogli jeść, ale byli zakochani od razu z wzajemnością. Co to jest takiego niebo? Niebo to jest stan permanentnego zakochania, ale bez tych wszystkich trudnych przypadłości, że mnie w brzuchu skręca, że nie mogę spać, że tętno mi się podnosi. A to jest to wszystko, co z odczucia zakochania jest najfajniejsze, co jest najważniejsze. To jest szczęście płynące z relacji. Myślę, że to nie jest naciągana interpretacja. Kiedy popatrzymy na wielu współczesnych ludzi, także z kręgu ludzi znanych publicznie, tak zwanych celebrytów, to zobaczymy, że chociaż wszyscy oni mieli bogactwo, mieli ogromne, często niewyobrażalne dla nas pieniądze, których przez jedno życie nie bylibyśmy w stanie wydać, a mimo to wielu z nich nie przeżyło swojego życia szczęśliwie, ponieważ nie udało im się w tym życiu zbudować pięknych relacji. Byłem, w pewnym sensie jestem nadal miłośnikiem choćby talentu Whitney Houston. Jej skala głosu zupełnie niewyobrażalna, niepowtarzalna. Sposób interpretowania utworów, które wykonywała, emocje, które tam wkładała. Pieniądze, które zarobiła w życiu, niewyobrażalne. A życie, które się kończy dramatycznie. Kończy się uwikłaniem w narkotyki, tragiczną śmiercią. Potem bardzo podobny los dzieli jej córka. Okazuje się, że można mieć w życiu bardzo dużo rzeczy. Można mieć wiele bogactwa. Można mieć sławę, posiadłości na całym świecie i prywatny odrzutowiec. A mimo to być człowiekiem głęboko nieszczęśliwym, kiedy się nie ma wspaniałych, pięknych relacji. Kiedy się nie ma przyjaciół, kiedy się nie ma ludzi, na których można liczyć. Tą ostatnią konferencję, jak zauważycie, nie mówię od ambonki, tylko od ołtarza. To nie tylko techniczny wymóg. Ale kiedy stoję w tym miejscu, to od razu nasuwa mi się na myśl inna uczta. Ta uczta, która każdego dnia przy tym ołtarzu jest sprawowana. I przepraszam, to nie będzie bluźnierstwo, co powiem, ale jeśli chodzi o warstwę kulinarną, to jest bardzo skromna. Kawałek zwykłego chleba i odrobina gorszego albo lepszego wina. I to wszystko. Bo szczęściem tej uczty nie jest to, co zjemy i wypijemy. Szczęściem tej uczty jest relacja. Przychodzimy tutaj, by wejść w najgłębszą, osobistą relację z Jezusem. By Jego ciało stało się cząstką naszego ciała. By Jego krew stała się odrobiną naszej krwi. Przychodzimy tutaj, aby wejść w relację najbardziej intymną, najbardziej osobistą. I dlatego ta uczta eucharystyczna staje się przedsmakiem uczty niebieskiej. Nie dlatego, że wychodzimy z niej wspaniale najedzeni, ale dlatego, że wychodzimy umocnieni relacją. Relacją z Bogiem, którego przyjmujemy i relacją, daj Boże, ze sobą nawzajem, bo stajemy się jak rodzina, która gromadzi się wokół jednego stołu. I wreszcie, moi kochani, na koniec jeszcze jeden obraz nieba. Pewnie warto by mu poświęcić oddzielną konferencję. To jest apokalipsa świętego Jana i obraz niebieskiego Jeruzalem. Kościoła w stanie ostatecznego zbawienia. I co jest charakterystyczne, co pisze święty Jan? Że w tym nowym Jeruzalem nie ma świątyni. Niektórzy odetchną, nie będzie trzeba wreszcie chodzić do kościoła w niebie. Tak, tam nie ma świątyni. A dlaczego nie ma świątyni? Bo świątynią jest Bóg Wszechmogący i Baranek, pisze Jan. Nie ma świątyni w sensie murów.
ale pozostaje relacja. Taki paradoks. Człowiek często rodzi się nagi i umiera nagi. Kościół rodził się bez murowanych świątyń przez prawie 300 lat i w stanie ostatecznego zbawienia też nie będzie miał świątyni, ale będzie miał coś o wiele bardziej cennego. Wszystko będzie Kościołem. Wszystko będzie relacją miłości. Gdzie się nie obejrzysz, tam będziesz miłości doświadczać. I tak przez całą wieczność. I to jest właśnie rzeczywistość nieba. To jest rzeczywistość, do której zmierzamy. To jest rzeczywistość, która pomaga nam przetrwać i lęk przed śmiercią, i obawę sądu, i lęk przed piekłem. Bo niebo to jest nasza prawdziwa ojczyzna. To jest nasz dom Ojca. Powiedziałem w jednej z poprzednich konferencji, że Jezus nie przyszedł nas zbawić od śmierci, ale przyszedł nas zbawić poprzez śmierć. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie, które ostatecznie prowadzi nas do nieba. I naprawdę nie warto chcieć od Boga czegokolwiek mniej.